Jaka piękna pogoda. Na niebie nie ma prawie chmur. Słońce swoimi promieniami nagrzało cały nasz pokój. Jest tu bardzo ciepło. No dobra, szkoda dnia. Biegnę bawić się na dworze. Ach, wiem, zabiorę ze sobą mój samolot. Ale gdzie on się podział? Misia Kasia, czy widziałaś mój zdalnie sterowany samolot? Czy się nim bawiłaś? Nie widziałam. Przecież nie pozwalasz mi się bawić swoimi zabawkami. Nie ruszam ich. Co się z nim stało? Tu go nie ma. A może pod łóżkiem? O, znalazłem pilot do sterowania. To znaczy, że samolot musi gdzieś tu być. Moje misie, co wy jeszcze robicie w domu? Wyjdźcie na zewnątrz, jest piękna pogoda. Czy mogę zabrać ze sobą lalki? Oczywiście, że możesz, tylko pilnuj, żeby się nie pogubiły. Dobrze. Mamo, nie mogę znaleźć mojego samolotu. Misiu, mówiłam, żebyś odkładał na miejsce zabawki po skończonej zabawie. Gdybyś tak zrobił, to nie musiałbyś jego szukać. No wiem. Ale się nie smuć, widziałam twój samolot na korytarzu na dole. Musiałeś go tam zostawić, gdy bawiłeś się nim na dworze. Naprawdę? Super, mamo, dziękuję. Tylko pamiętaj, żeby po skończonej zabawie odłożyć go na miejsce w swoim pokoju. Tak zrobię. Gdzie ten samolot? Mama mówiła, że widziała go tutaj. Tu się schowałeś? Dlaczego nie chcesz lecieć? No leć. Może się zepsuł? Pokażę go tacie. On na pewno go naprawi. Co się stało, Polusiu? Mój samolot nie chce latać. Nie reaguje, jak naciskam na przyciski. Ojej, to szkoda, ale pójdź do taty. Być może da się go naprawić. Mam taką nadzieję. Trzymam kciuki. Tato, mój samolot się zepsuł. Jesteś pewien? Jak to możliwe, że się zepsuł? Nie działa. Próbowałem go włączyć, ale to na nic. Mam nadzieję, że o niego dbałeś. Oczywiście, że tak. Może się po prostu zużył? Nasz Poluś ma ten samolot, odkąd pamiętam. Bardzo często się nim bawił. Z tego co pamiętam, to dostał go w prezencie od dziadków. Proszę, napraw go, tato. Być może wiem, dlaczego nie działa. Dobrze, to wy się bawcie w majsterkowanie, a ja w tym czasie pójdę na zakupy. Potrzebuję świeżych produktów na dzisiejszy obiad. Poczekaj, Polusiu, zaraz wrócę. Zobacz, co mam. Co to jest? To jest bateria. Każde urządzenie elektryczne potrzebuje energii. Twój samolocik zasilany jest energią z baterii, a ta, która jest w środku, prawdopodobnie się wyczerpała i musimy włożyć nową. Baterie są dostępne w różnych rozmiarach, ale tak się złożyło, że mamy taką, która powinna pasować.
Mama zawsze pilnuje, aby w domu był zapas baterii do różnych urządzeń. Mama jest super. Ojej, działa. Sprawdź, czy reaguje, jak naciśniesz coś na pilocie. Jeśli nie, to spróbujemy wymienić baterie także w nim. W nim też są baterie? Tak, ale zazwyczaj baterie w pilotach działają znacznie dłużej, ponieważ nie zużywają tyle energii. Udało się! Mój samolot znowu działa! Dziękuję, tato! Cieszę się, że twój samolot nie jest zepsuty i możesz się nim nadal bawić. Leć na dwór i korzystaj z ładnej pogody. Ja dokończę czytać rozdział książki i też wyjdę na zewnątrz. Dobrze. Polo, a dasz mi też polatać? Tak, ale tylko na chwilę. Musisz być ostrożna. Będę ostrożna. Spróbuj polecieć wyżej. Nie wiedziałam, że to takie fajne. Też chcę taki samolot. Musisz poprosić naszych rodziców, żeby kupili ci taki sam. Niedługo masz urodziny, więc jest idealna okazja. Super pomysł. Jeśli dostaniesz w prezencie własny samolot, będziemy mogli latać razem. Popatrz, a umiesz tak zrobić? Kasia, mówiłem, żebyś uważała. Chciałam ci pokazać sztuczkę. I co teraz? Nie wiem, jest za wysoko. Nie zdejmiemy go sami. Pójdę po mamę. Wydaje mi się, że to zadanie dla taty. Tato. Co się znów stało, Polo? Mój samolot utknął na drzewie. Jak to utknął? Dałem misi Kasi pilota, żeby mogła nim chwilę posterować. Niestety wleciała nim prosto w drzewo. Ojej. Pomożesz nam go zdjąć? Najpierw pokaż mi, gdzie on jest. Chodź za mną. Tam jest. My go nie dosięgniemy. To bardzo wysoko. Obawiam się, że sam też go nie dosięgnę. Zrób coś. Nie martwcie się. Mamy w domu drabinę, dzięki której bez problemu go zdejmiemy. Zaraz wrócę. Drabina? Nie wiesz, co to drabina? Nie wiem. Drabina to takie przenośne schodki, które ułatwiają wchodzenie na wysokość. Przenośne schodki? Zaraz zobaczysz. Taka powinna wystarczyć. Stańcie za mną, dzieci. Uważaj, tato. Mam go. Super. Proponuję, żebyście poszli latać samolotem na otwartą przestrzeń i oddalili się od drzew. Za piaskownicą jest idealne miejsce na zabawę. Dziękujemy. Będziemy uważać. Chodź, misia.
Kasia, odsuń się tak jak ja, abym mógł bezpiecznie wystartować.